proszę Państwa, trzecia bramka widzi w powietrzu. Idzie środkiem Kowalczyk, ale tam dośrodkowanie do Sysio jest Kowalczyk. Teraz. Dzień dobry, witam serdecznie w 20. jesiennym magazynie Gol. Zakończyła się pierwsza runda rozgrywek Ekstraklasy. Dziś wszystko o 17:00, dość ciekawej serii spotkań, która trwała aż 3 dni. Zanim jednak o wydarzeniach minionego weekendu, rozwiązanie plebiscytu na bramkę października. Zgodnie z oczekiwaniami wygrał Maciej Terlecki. Gol piłkarza ŁKS-u uzyskał aż 15 355 głosów. Gratulacje, bramka października Macieja Terleckiego, na kolejnych miejscach Marcin Kuźba, Sławomir Majak, Romuald Kujawa z olbrzymią stratą do zwycięzcy. Najwcześniej, bo już w piątek grał lider. Warszawska Legia wybrała się do Poznania wcześniej, by lepiej przygotować się do meczu Ligi Mistrzów w Trondheim. Legia w końcówce rundy prezentuje się bardzo dobrze, a Lech udowodnił, że jest w stanie odebrać faworytom punkty. Co ciekawe, w poprzednim sezonie rywalizacja tych drużyn była jedną z niewielu w lidze, gdzie w obu meczach wygrali goście. Ba, majowe zwycięstwo Lecha na Łazienkowskiej przerwało blisko 3-letnią rekordową serię Legii bez porażki u siebie. Tych podtekstów było znacznie więcej, to też piątkowy mecz zapowiadał się bardzo ciekawie. Ostatni przed zimową przerwą ligowy występ Lecha i Legii oglądało przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu ponad 10 tysięcy kibiców. Jakie będzie dzisiaj spotkanie, ostatnie pożegnanie ligi, jesiennej ligi w Poznaniu, na Bułgarskiej? Myślimy, że Lech wygra. Innej możliwości chyba nie ma. Lech będzie wymagającym przeciwnikiem dzisiaj, nikt z nas w to nie wątpi. Zdaje się, że jest to nie tylko pojedynek o punkty, ale o prestiż na pewno dla drużyny poznańskiej. Ze swojej strony chcemy znowu zagrać dobry mecz, jeśli się da. I przy okazji zrobić jakieś punkty. Lech jest czołową drużyną w kraju, bo nie tylko udał Widzewowi punkty, ale z GKS-em wygrał. Także jest to dla nas ciężki mecz, ale no, trzeba wszystkie mecze grać, a zwłaszcza przed środą. No, musimy tu tak się sprężyć i pograć dobrą piłkę, żeby zobaczyć, co będzie nas w środę czekało dalej. No, Jurkowi dałem dzisiaj szansę, myślę, że odpoczął trochę, bo był podmęczony po tej chorobie. I jak ją wykorzysta, to w środę wychodzi w Norwegii. Zawodnikom zaleciłem grać, bardziej skrócić krycie, zagrać bardziej agresywnie. Bo tak jak wspomniałem, zespół Legii sądzę, że jest myślami już w Norwegii za parę dni. Forma prezentowana przez obie jedenastki u schyłku piłkarskiej jesieni zdawała się sugerować, że mecz będzie interesującym widowiskiem. Rzeczywiście, zawodnicy ani przez chwilę nie myśleli o zimowym odpoczynku i kibice oglądali szybką grę i sporo ładnych ofensywnych akcji. Lech uważnie pilnował dostępu do swojej bramki i kontratakował. Legia częściej była przy piłce, ale skoncentrowana defensywa Lecha nie pozwalała gościom, z wyjątkiem rzutów wolnych, na wypracowanie pewnych sytuacji strzeleckich. W 28 minucie pierwszej połowy prowadzenie dla gospodarzy po podaniu Mirosława Trzeciaka zdobył najlepszy strzelec Lecha, Piotr Prabucki. Nie bez winy Jacka Zielińskiego, który w decydującym momencie po prostu się przewrócił. No, przegrywamy, trzeba odrobić straty i grajmy dalej. No. Legia jest zawsze bardzo groźnym zespołem i para napastników. Kucharski pod groźnym może sprawić bardzo dużo kłopot każdej obronie i nie przez przypadek chyba Legia gra w Lidze Mistrzów. Wszyscy jakoś staramy się walczyć i Jurgowi na razie nic nie udało się zrobić. Miejmy nadzieję, że tak będzie do końca. Piłka polega na strzelaniu bramek. My żeśmy strzelili, zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Kazałem zespołowi trochę dokładniej pograć, trochę za szybko żeśmy po ustrzeleniu tej bramki, za nerwowo żeśmy grali, za szybko żeśmy trochę tracili piłkę w drugiej linii. No i zaleciłem, żeby trochę spokojniej pograli, jeżeli chodzi o wyprowadzenie piłki. Na początku drugiej części spotkania świetną okazję do wyrównania zaprzepaścił nie najlepiej grający w tym meczu Cezary Kucharski. Oba zespoły nie zmieniły stylu gry. Legia przeważała, a Lech kontratakował. W 62 minucie Paweł Wojtala ostro zaatakował Radosława Michalskiego, ale sędzia Stanisław Żyjewski nie zatrzymał gry. W 84 minucie Grzegorz Lewandowski sfaulował w polu karnym Ryszarda Remienia i tym razem sędzia nie miał wątpliwości. Ale strzał z rzutu karnego Piotra Prabuckiego obronił Maciej Szczęsny.
W końcówce meczu niepilnowany Jerzy Podbrożny zdobył wyrównującego gola i dobre, dramatyczne spotkanie w Poznaniu zakończyło się remisem 1-1. Kapitalny mecz, myślę, że kibice nie powstydzili się takiego widowiska i cieszę się, że w tak licznym gronie przybyli na to spotkanie. Myślę, że nie żałowali. Jak to się stało, że pan nie strzelił jedenastki? Praktycznie mógł pan przesądzić o losach tego spotkania. Myślę, że raz się strzeli, raz się nie strzeli. Myślę, że to jest sprawa trochę szczęścia, trochę umiejętności. Stało się i się nie odstanie, to już historia. Tak jak Piotrek powiedział, było bardzo dobre spotkanie. Myślę, że kibice mogą być z tego zadowoleni. A my pokazaliśmy, że możemy grać na wysokim poziomie, Lech tak samo i będziemy na pewno walczyli do końca o mistrzostwo. Mój zespół grał dobrze, no akurat nieskutecznie. Mieliśmy tyle sytuacji, można powiedzieć, że graliśmy na jedną bramkę i do przerwy i po przerwie. No. Przypadkowo stracona bramka kosztowała trochę chłopaków zdrowia, ale cieszę się, że grali do końca, że strzeli tą jedną bramkę, którą dał na tu punkt. Piłka nożna jest na tyle niewymierną dyscypliną, że troszeczkę szczęścia zawsze jest potrzeba. No dzisiaj nam trochę zabrakło, mimo że Legia miała optyczną przewagę. Niemniej rzuty karne na ogół się wykorzystuje, no tego dzisiaj zabrakło. Ja nie mam do zawodnika pretensji, po prostu jest to pewna loteria, rzut karny, szczęsny mu wybronił. I przy nieszczęściu naszym w końcówce żeśmy dostali wyrównującą bramkę. Jak się okazuje, nie należy desygnować do strzelania karnych najskuteczniejszych piłkarzy w zespole, bo niemal pewne zwycięstwo potrafi wymknąć się z rąk. Widzew przekonał się o tym w meczu z Lechem, Lech w spotkaniu z Legią. Konieczna jest w tym miejscu uwaga organizacyjna. Nie po raz pierwszy poznańska policja nie stanęła na wysokości zadania. Nie uniknięto rozrób przed, w trakcie i po meczu. Policjanci z Poznania powinni chyba udać się na szkolenie do Łodzi, gdzie przy okazji spotkania Widzewa z Legią takich problemów nie było. Legia zremisowała z Lechem i czekała na niedzielny mecz Zagłębie Widzew. Łodzianie, by zdobyć mistrzostwo jesieni, musieli wygrać w Lubinie, a to w ostatnich sezonach nie było dla Widzewa problemem. Tyle tylko, że ostatnio Widzew przestał w lidze wygrywać. Jeszcze na godzinę przed meczem nie było wiadomo, kto sędziuje ten najważniejszy pojedynek. Co się stało? Rzeczywiście na 3 godziny przed dzisiejszymi zawodami otrzymałem telefon, czy nie mogę się wraz z liniowymi stawić na obiekcie w Lubiniu, gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo, że sędzia wyznaczony do tych zawodów w dniu dzisiejszym zachorował i nie będzie obecny. I rzeczywiście tak się stało. Jeszcze nie ochłonęły wrażenia po piątkowym spotkaniu w Poznaniu, prawda? A już dzisiaj przyszło prowadzić zawody, no ale po prostu człowiek jest po to dyspozycyjny, żeby na każde wezwanie centrali stawić się i tego rodzaju decyzje podejmować. Panie trenerze, co oznacza brak Łapińskiego w obronie w dzisiejszym meczu? Łapiński jest podstawa naszej defensywy, ale bez niego też musimy grać i na pewno dzisiaj nasza defensywa pokaże, że bez niego umiałem grać. A jaki jest stan zdrowia tego zawodnika? Pęknięta kość. Mimo że był to dobry mecz, mecz walki, ambicja z obydwu stron przyniosła tylko 4, może 5 groźnych sytuacji podbramkowych. Między innymi w 49 minucie po dośrodkowaniu Szeligi Majak nie uderzył nogą piłki tak jak chciał, będąc 5 metrów od bramki Widzewa. Najgroźniejszy napastnik Lubina był mocno pilnowany i mimo że szukał gry, szukał miejsca na boisku, niewiele zdziałał. W 56 minucie gola dla gości mógł i powinien zdobyć Koniarek po dalekim wybiegu bramkarza Zagłębia Dreszera. Z 18 metrów łódzki napastnik nie trafił jednak do pustej bramki gospodarzy. Wynik 0-0 pogodził obydwa zespoły. Z zespołem takim jak widzę, wynik bezbramkowy jest to punkt, który nam daje troszeczkę, no, można powiedzieć, bezpieczną pozycję na wiosnę, bo zawsze to się punkt dodaje. No, walczyliśmy o to, żeby wygrać w tych ciężkich warunkach, które były, no i widzę, miał sytuację i gdybyśmy szczęście się uśmiechnęło, no moglibyśmy też przeczyli to na swoją korzyść i zdobyć te 3 upragnione punkty, bo dawałoby nam to pewien środek tabeli. Czy można było wygrać z Widzewem? Ja sądzę, że można było, ale również muszę powiedzieć, że Widzew mógł wygrać z nami i w tym bardzo dobrym, emocjonującym meczu, ostatnim meczu tego sezonu, który trzymał w napięciu i samych zawodników, nas, trenerów i publiczność, zarówno tą, która była z Łodzi, jak i tą, która nas dopingowała. I te sytuacje, które obydwie drużyny miały, normalnie powinny zakończyć się jednak bramkami. Szwankuje to, co szwankuje w całej naszej polskiej piłce, a więc skuteczność gry. Sądzę zresztą, że nie ma zespołów niepokonanych. I ten mecz potwierdził, że obydwie drużyny mają olbrzymie rezerwy. Ugasił pan pożar w Zagłębiu, a teraz ma pan w cudzysłowie pożar w rodzinie.
To znaczy tak, w tej chwili no, mam duże kłopoty osobiste, rodzinne, żona jednak, no i moje dzieci źle znoszą rozłąkę. Będę dopiero się widział w przyszły poniedziałek z okazji zaproszenia selekcjonera reprezentacji narodowej dla wszystkich trenerów ligowych i dopiero wtedy tę sprawę będziemy rozstrzygali, plus mówię, że atmosfera pracy tu jest dobra. Kapitan zespołu Stefan Machaj powiedział w imieniu zawodników, że wszyscy chcą, aby pan został w Lubinie. Ja bym też bardzo chciał, tylko jeżeli mi się uda ugasić pożar w domu, to tak. Natomiast jeżeli mi się nie uda, a będzie chciał, powiedzmy sobie, klub plus kombinat, żebym pełnił rolę coś w rodzaju konsultanta, nie wchodząc z butami w pracę bezpośrednio, prawda, trenerów odpowiadających, bo przecież dwóch ludzi w tej chwili mi towarzyszy w tej pracy, to być może przyjmiemy takie rozwiązanie. Nie umiem w tej chwili na to pytanie odpowiedzieć, bo nie byłem już dość długo w domu po prostu, a żona rozmawiała ze mną ostatnio 30 sekund i odłożyła słuchawkę. Teraz może będzie trochę więcej czasu, panie Andrzeju, na rozmowę z żoną. Proszę zwrócić uwagę, że ostatni mecz rundy jesiennej był pierwszym w tych rozgrywkach, w którym jedna z dwóch czołowych drużyn nie strzeliła bramki. Druga sprawa dotyczy sędziego. Stanisław Żyjewski z Leszna dwa razy w ciągu tego weekendu wystąpił w roli pogotowia ratunkowego, ale obronną ręką wyszedł tylko w Lubinie. Meczu poznańskiego sędzia do udanych na pewno nie zaliczy. Wreszcie jeszcze jedna rzecz. W ostatnich kolejkach czołowa dwójka zachowywała się jak dwóch sprinterów na kolarskim torze, którzy unikają prowadzenia przed ostatnim okrążeniem. Być może pokutuje potwierdzana w ostatnich latach teza, że mistrz jesieni nie zdobywa mistrzostwa Polski, ale piłka nożna to nie kolarstwo.